Panie komisarzu, do bardzo przykrego zdarzenia doszło na Sobięcinie w zeszły piątek. Dostaliście sygnał o przemocy domowej. Tak, policjanci przed godziną 7 w piątkowy poranek otrzymali sygnał od pracowników pomocy społecznej, że w jednej z rodzin na Sobięcinie przy ulicy Kolejarskiej może dochodzić do znęcania się nad małoletnim. Policjanci zapukali do drzwi wraz z pracownikami, no i niestety potwierdzili, że u trzylatka małego dziecka są obrażenia na twarzy. Tak więc szybko udali się z tym chłopcem do szpitala, gdzie niestety, ale stwierdzono, że ten chłopak ma obrażenia na całym ciele. Mężczyzna, 21-latek, który był w mieszkaniu, został zatrzymany. Podczas czynności procesowej przyznał się do popełnionego przestępstwa. Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie przekazany do sądu spowodował, iż ten sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie dla mężczyzny na 3 miesiące. No, dziecko na razie zostało przekazane do domu małego dziecka. Tutaj do wyjaśnienia sprawy, bo także musieliśmy wykonać czynności z matką tego dziecka. Na razie matka została zwolniona, ale oczywiście dalsze czynności będą trwały. Będziemy wyjaśniać pełne okoliczności tego zdarzenia. I w tym miejscu chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców naszego miasta, powiatu wałbrzyskiego o to, aby w każdej sytuacji, nawet takiej, która się wydaje niegroźna, zgłaszać zawsze do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, czy też do podległych komisariatów takie sytuacje o tym, że mamy podejrzenie, iż w rodzinie może się dziać źle, że dochodzi do znęcania się nad dzieckiem, ale nie tylko nad dzieckiem, bo także nad innymi członkami rodziny. Ważne jest, abyśmy ten sygnał dostali. Jeżeli ten sygnał dostaniemy, będziemy mogli zweryfikować, sprawdzić, pojechać na interwencję, zobaczyć, czy faktycznie nie dochodzi do przemocy domowej. Im szybciej dostaniemy taki sygnał, tym szybciej możemy zapobiegać jakby rozrostu tego przestępstwa. Jeżeli to będzie trwało długo, to może się skończyć niestety przykrym przykładem. Dlatego apeluję do mieszkańców. Pamiętajmy o tym, żeby patrzeć na to, co się dzieje dookoła nas, bo być może to my uratujemy komuś życie. Ten przykład trzylatka jest przykładem idealnym, że im szybciej, im szybsza reakcja, tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować i być może nie skończyć się tragedią. Przypomnijmy również, że nie trzeba długo szukać numeru, bo wystarczy wykręcić numer 112. Tak, są oczywiście telefony na komisariaty, można je znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, ale najprościej jest po prostu wykręcić numer 112. Pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego oczywiście wtedy przekażą nam taką informację. My już bezpośrednio będziemy się kontaktować z osobami, które będą zgłaszały taką interwencję i my zawsze przyjeżdżamy na interwencję, zawsze sprawdzamy, zawsze weryfikujemy, czy nie doszło do czynu zabronionego. Warto jest więc zawsze wykręcić 112. Lepiej jest zapobiegać, niż później ma dojść do tragedii.